Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Modina na sprytne smyki. Już któryś tam odcinek, więc lecimy z labiryntem. Ale dobra, już wiemy przynajmniej, o co chodzi z tym labiryntem. Najpierw musimy dotrzeć do tego... Cicho. Najpierw musimy dotrzeć do tego seledynowego, tudzież zielonego punktu. Później prawdopodobnie musimy do tego niebieskiego, ale dobra. Mniej gadania. Tu się nigdzie nie dostajemy, więc jedziemy tutaj. Chociaż wiedział, gdzie są te ci olbrzymi. Jak odmienić to? Polski język bardzo trudny. Ale dobrze, no przynajmniej... Przynajmniej to... Kurde! Przynajmniej to przechodzimy. A nie ma tutaj żadnych tutaj... I ogólnie sądzę, że będziemy mieli mały problem, gdyż w jednym z poziomów jest podobno niemożliwy do przejścia na... nie tędy droga. Na grze z wersji z gazety jakiejkolwiek. Mam nadzieję, że to nie dotyczy tej wersji, którą ja mam. Bo wtedy się okaże, że... będę musiał albo kupić wersję pudełkową, co jest chyba najbardziej tutaj może najbardziej tutaj adekwatną rzeczą, albo zawieść serię i ile, bo ja tu już zgubiłem, no i nie wiem właśnie co robić, więc jeżeli tam dotrzemy, jednak się okaże, że tam błąd jest, to powiedzcie mi na przykład w komentarzach, co byście wybrali. Ja pierdziele, jak my się tam mamy dostać? Hello? Dobra, Jerzy. Ej, co to jest to oszukaństwo? Oszukaństwo. Są jawne pomówienia. Spoko. Dobrze, że już przynajmniej wiem, jaka jest tam trasa do tego z niebieskiego i seledynowego punktu. Mam jakieś dziwne wrażenie, że albo to będą... albo dwa małe... albo dwa przełączniki, albo... prawdopodobnie młot. I przełącznik, który można tylko aktywować młotem. Jakby się okazało to, co ja mówię... Nie! To, co ja mówię, jest prawdą, to bym się załamał. Elo. Dobra, to już dotarliśmy. Na dobre jestem, drodzy. To spoko. I prawdopodobnie... nie wiem, co być za Modina, ne? Jeżeli wybierzemy tą drugą opcję... prawdopodobnie będę musiał zobaczyć tego mojego Facebooka, co ja tam wymyśliłem. No i wtedy zobaczymy. Jeżeli nic nie ma za Modinane, to... Nie wiem, prawdopodobnie Rayman 3. Oczekiwany, chyba najbardziej przeze mnie. Chociaż właściwie nie wiem, czy bardziej Rayman 3, czy Rayman 4 jest dla mnie bardziej oczekiwany. Znaczy, fakt, Rayman 4 jeszcze nie powstał, ale... Zresztą, że według mnie szalone króliki na Game Boy Advance to jest... idealny przykład, jak Rayman 4... port na Game Boya powinien wyglądać. Dobra, jolo. Jolo. Dobrze poszedłem. Patrzcie, na farcie lecę. Bo ten front mi się szybko nie skończy, bo będę w czarnej pupce. Haha. I że tu nie ma checkpointów, to ja nie mogę. Ciekawe, czy jak będę miał młot, to będę mógł wyburzać te ściany, bo wtedy będę OP, overpowered wtedy. Jezu. Czy tu chodzi jakiś... Janusz? Nie chodzi. To sobie zostawimy. Jezu! Jezu, zawał!
Dziękuję za uwagę, zawał. Aha, ja mam ten... Wiesz co, najpierw pójdziemy do tego niebieskiego punktu. Bo on bądź co bądź najbardziej mnie intryguje. Co? Cheater, cheater, wallhack. Wallhack. Wszyscy widzieli. Wagban. Stary, co ty wiesz? Co mnie uderzyło? Wiesz, tak sobie... Aha, on. Ha, ha, ha. Okej, okay, teraz tu i co? To jest pochodnia? To jest pochodnia. Ta kamienna pochodnia wygląda na bardzo ważną rzecz. Pilnuj jej dobrze. Dlaczego mam wrażenie, że gdy dojdzie do następnego poziomu, to tej kamiennej pochodni nie będę miał? Ale serio, przylazłem tu tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć jakąś chrzanioną pochodnię. Ja rozumiem, jakby się ta gra opierała na igrzyskach olimpijskich, ale co? Halo? Ale bądź co bądź, to nie jest Mario & Sonic, a The Olympic Games. W ogóle za niedługo będzie, nie wiem czy w przyszłym roku, czy to już w tym będzie Mario & Sonic at the Olympic at Rio Olympic Games, czy jakoś tak. I tam będzie połączenie uniwersów Sonica, bo tam będzie Styx z Sonica Boom i no i normalne postacie z uniwersum Sonica, to będzie bardzo dziwne. Ten kawałek muru jest dziwny. Nie wiem, powiedzieć, że ja nie wziąłem. Nie wziąłem tej pochodni. Jestem na 100% pewien, że ta gra pewnie mi zrobiła teraz takiego psikusa. Ja po prostu tej pochodni nie wziąłem jakimś cudem. Ja tą grę przestaję lubić chyba. Już chyba prędzej zawieszę serię tylko dlatego, że ta gra ciągle gra mi na nerwach, niż bardziej z tego... Wcześniej niż dojdziemy do tego poziomu, który jest rzekomo zepsuty. Co będzie trochę złe, bo masz co myśleć, wtedy będę już miał na swoim... Stary, nie strasz. Nie strasz po prostu. Bo wtedy będę miał już na swoim koncie dwa zanulowane let's play'e. Znaczy, bądź co bądź, odkupię się Mario 64 zwykłym. Nie no, wziąłem ją. To co chodzi? Dlaczego jej nigdzie nie mam? Pewnie by był, gdyby był jakiś exploit, jak na przykład w kroku dwójce. Jedynce, przepraszam. Jedynce z lataniem. Byłoby zarąbiste. Bo jeśli nie wiecie, to w kroku jedynce można latać. Przez krótki czas, bo przez krótki czas, ale można. Co jest zarąbiste według mnie. Bo nawet nagrałem z tego film. Jeszcze przed nagraniem tego. I no... długo się z tym męczyłem, bo jest coś strasznie trudne do zrobienia. No ale no przynajmniej jest. Dobra. Ja współczuję człowiekowi, który by chciał narobić speedruna z tej gry. A co? Wcześniej tu tego nie było. Ogólnie to ostatnio się wkręciłem w strasznie fajną grę zwaną Fantasy Star Portable. Została wydana... Mam żelazne życie! Ale beka. W każdym razie... NIE! CO?! W labiryncie na pewno umieszczono wiele pułapek.
No nie, wy chyba sobie ze mnie jaja robicie. Nie. Dobra, chyba teraz będziecie mieli timelapse, po prostu jak ja tam znowu przychodzę. Nie, będę mówił jakieś pierdoły po drodze, więc timelapse zaczyna się już. Let's do this. Ten kawałek muru. Dobra, ludzie, jesteśmy już z powrotem. Więc tak, zrobimy małą synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dobra, więc jesteśmy w każdym razie. Trochę mi to zajęło, ale no dobra. Po to metalowe życie nie idzie, bo jest zupełnie mi to niepotrzebne. Tylko błagam, czy to by się opłaciło jakoś. Jest! Siema, Odyn. Halo? Is anyone there? Co do... Kamienna bestio! Umrzyj! Lewy w sierpegach.
Tylko... jak ja mam to pokonać? Halo? Halo pomocy? Nie, nie wiem właściwie co mnie goni. Nie no, spoko. Just chill out. Jestem genialny. Oficjalnie jestem genialny. Haha. Odyn, pomóż. Czy tam Zeus, proszę. Nie wiem jak z tym walczyć. Tak, zaraz mnie to coś zabije. Tak by the way. Ale by się tu teraz Nana przydała, ja pierdziel. Jeżeli teraz mnie to zabije, to ja kończę z tą serią. To już za dużo nerwów na to wylałem i przynajmniej będziecie mieli swojego Raymana trójkę. Przepraszam. Jak to zabić? Już zebrałem wszystko. What the fuck? Ja już się bałem, że mnie dwie gonią. Ale serio, jak to zabić? Byłem na tym. Co? Nie żyję. Nie żyję. Dlaczego te wszystkie się jakoś poruszyły stąd? Ale nie, serio, byłem tam. I serio, jak to przejść? Ja już nie mam serca nawet. O co chodzi? Nie mam wyjścia nawet stąd. To jest, nie wiem, jakaś nieudolna walka z bossem, czy co? On sobie siedzi po prostu. Mogę z nim jakoś porozmawiać. Ludzie, to był ostatni odcinek z tej serii. Nie mam zamiaru tego kontynuować. Ta gra to jest zwykły bullshit. I to, że nie umiem tego przejść, to nie ma nic do znaczenia. Więc tak, koniec tej serii. Nie będziesz powrotu, nawet jeśli ktoś mi wyjaśni, jak to przejść. Mam to kompletnie gdzieś. Nie będę już tego kontynuował, bo to jest tylko... to jest tylko po prostu naruszenie moich nerwów na tą grę. Więc to dzięki za oglądanie tej serii, już nigdy jej nie zobaczycie, obiecuję wam tego. Nigdy nie będzie z tego newborn, nigdy nie będzie z tego nic już. Chyba, że zwariuję doszczętnie. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, na razie i cześć, papa. Zobaczymy się w następnym razem już w Raymanie Trójce. With incredible speed, I'm moving my feet.